Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w plociuchu naszej luźnej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania, ale to wcale nie znaczy, że nie możesz przy okazji posłuchać czegoś mądrego, bo przyjemne i pożyteczne czasem idzie w parze. Dzisiaj będzie więc zestawienie top 20 najpotężniejszych ludzi świata. I o ile zestawienie jest za Forbesem, ponieważ Forbes ostatnio wydał listę top 74 najpotężniejszych ludzi świata, to pozwoliłem sobie wziąć z góry 20, jest top 20, czyli lista jest jakby według nich, natomiast komentarz, no komentarz jest już zupełnie mój, co będziecie się mogli bardzo mocno przekonać słuchając tego vloga, a później sobie go porównując ze źródłem, bo w opisie oczywiście macie link do Forbesa jako do źródła, mimo tego, że wziąłem z nich tylko 20 nazwisk i dosłownie kilka zdań, no to będziecie się mogli właśnie dzięki temu przekonać, czytając sobie Forbesa i słuchając tego, co ja mówię, że często mówimy coś zupełnie innego. Na przykład oni uważają pewne osoby za w ogóle wzór wszelkich cnót i chwały i takiego ostoja moralności i człowieka, który będzie walczył o pokój, sprawiedliwość i dobro uchodźców na świecie, a ja mogę uważać jako złą osobę, która doprowadziła praktycznie do początku upadku Europy przez zapraszanie hordy ludzi mylnie zwanych uchodźcami, bo w tej hordzie oczywiście uchodźcy są, ale to wcale nie znaczy, że cała ta horda jest uchodźcami. No, na tej samej zasadzie jeden cukierek wrzucony do chleba nie czyni z całego bochenka bombonierki, prawda? Swoją drogą fajne mi się wymyśliło zdanie. Także słuchajcie, lecimy. Top 20 najpotężniejszych ludzi na świecie. Pierwsze miejsce, totalnie zgadzam się z Forbesem, Putin. Putin najpotężniejszy człowiek i rzeczywiście najpotężniejszy dlatego, bo robi co chce, a wszyscy inni mogą mu skoczyć. Przepraszam za takie brzydkie wyrażenie, ale tak rzeczywiście jest. Putin wcześniej był uprzejmy wziąć sobie Krym i co było? Wyrazy oburzenia i nic więcej. Wziął Krym i ma i gówno mu z tą zrobią, a ostatnio jest nawet tak bezczelny, że nawet żąda, żeby to jemu zwrócić dobra kultury, które zostały przez Ukrainę wypożyczone wcześniej do muzeum na zachodzie, dlatego, bo to muzeum znajdowało się na Krymie, w związku z tym teraz Krym jest Putina, więc Putin sobie rości zwrot. Generalnie chodzi o to, że na Krymie było ukraińskie muzeum i te ukraińskie muzeum wypożyczyło na zachód pewne dobra kultury, bardzo drogie. No i teraz trzeba by je zwrócić, no i Putin mówi, zwracajcie mi, bo ja mam Krym. Nie, ale jak to tak, to przecież to było ukraińskie muzeum, no to co z tego, ale ja mam Krym. No i się robi się poważna debata, komu to zwrócić. Czyli to jest trochę na zasadzie takiej, jakbym ja komuś pożyczył 1000 złotych, a potem ktoś by mi ukradł mieszkanie, w którym mieszkał, czy mnie wyrzucił z tego mieszkania i mówił, dobra, ale te 1000 złotych to teraz do mnie, bo teraz to ja mam mieszkanie Woźniaka, a Woźniak trzymał te 1000 złotych w swoim mieszkaniu, no. Także Putek może robić dokładnie tylko co chce. Do tego jeszcze zdestabilizował Ukrainę. No ta Ukraina chciała mu bardzo do NATO, chciała mu bardzo do Unii Europejskiej, to ją sobie wziął i zdestabilizował i teraz to jest takie wielkie psy i nie stanowi dla niego zagrożenia. Swoją drogą, ciekaw jestem, ile w ostatnich informacjach o tym, że Ukraina do Unii Europejskiej wejdzie na świętego dygdy, co go nie ma nigdy, czy mówiąc krótko, aspiracje ukraińskie do wejścia do Unii, no szlak trafił. Ile za tym jest Putina, który przecież w Unii Europejskiej ma wielu sojuszników. Na przykład Angela Merkel, kobieta, która formalnie mówi, Putin zły, Putin, tak nie wolno, Putek, co ty robisz, to ludzi mordujesz, to zły człowiek jesteś. Ale deale z nim kręcą, nie? Nord Stream 2 jest budowany i że się tak wyrażę, fakty przeczą temu, co Angela mówi, także... Ciekaw jestem, ile pod stołem było przeróżnych deali po to, żeby Ukrainy do Unii Europejskiej nie wpuścić. Swoją drogą, czy to nie wiadomo, czy to jest czasem też to niewpuszczenie Ukrainy do Europy, do Unii Europejskiej, czy czasem nie jest z korzyścią dla Polski, bo po co miałby być jakiś kraj, który drenowałby bardzo dużo pieniędzy, w dodatku wtedy jeszcze nie daj Boże by weszli do Schengen i by mogli sobie do nas przyjeżdżać, jak tylko są, a tak
nie wiadomo, także wiecie, nie mówię, że to dobrze, nie mówię, że to źle, tylko należałoby się zastanowić. To jest za świeży news, jeszcze sobie tego w głowie nie przetworzyłem, nie wyrobiłem sobie zdania, tak? Ale dzisiaj Putin de facto bierze Syrię. Zobaczcie, wszyscy o tej Syrii gadają, wszyscy coś tam pierdzielą, jedni mówią o jakichś uchodźcach, jeszcze inni mówią o jakimś państwie islamskim, jeszcze inni mówią o jakichś tam bojownikach i innych tego typu rzeczach, a Putin robi swoje. Putin tam rzucił specnazik, Putin się dogadał z Asadem, Putin zrobił tam swoją bazę, Putin ma tam swoje lotnictwo i Putin ma sukcesy. Putin wziął Aleppo, za chwilę weźmie cały kraj i będzie miał jeszcze więcej pól roponośnych. Oczywiście formalnie to on to wszystko robi dla Asada, prawda? Ale wiadomo jest, że Asad stanie się po tym, jak Putin mu pomoże odzyskać kraj, marionetką Putina. W związku z tym, no, będzie, powoli facet odbudowuje Związek Radziecki. Wiecie, to może nam się podobać, może nam się nie podobać. Niemniej jednak facet ewidentnie robi co chce, rozszerza swoje pływy, gra na nosie wszystkim innym politykom, a ci tylko wysyłają wyrazy oburzenia, ale poza tym niewiele mogą lub nie, na niewiele mają odwagę zrobić, prawda? I tyle. Dzięki temu, że politycy Zachodu mają masę za uszami, Putin może wpływać bardzo poważnie na to, kto gdzie będzie sprawował władzę, ponieważ Putek ma bardzo dobry wywiad elektroniczny, Putek ma bardzo dobrych hakerów, a ci politycy na Zachodzie no, mają tyle brudów, że wystarczy tylko dobrze poszperać i potem można im wyciągnąć no, rzeczy niemiłosierne, łącznie z sugestiami, że są zaangażowani w jakieś kwestie, w jakieś afery pedofilskie i inne tego typu rzeczy. Przecież to, o ile to, że Trump wygrał, ponieważ Putin z nim współpracował i mieli jakiś układ i tak dalej, to ja w to nigdy nie wierzę. Natomiast Putek ewidentnie wkurzył się na Clinton i Putek ewidentnie chciał w Clinton parę razy pierdzielnąć. I ewidentnie pierdzielnął, prawda? No oczywiście pierdzielnął tym, że miał czym, wiecie. Ja tutaj oczywiście nie zgadzam się na odwracanie kota ogonem. Przede wszystkim to Clinton jest sama sobie winna, bo robiła wiele złych rzeczy i było jej co wyciągnąć, prawda? Ale dzięki temu, że właśnie ci prawie wszyscy politycy, nie oszukajmy się, prawie wszyscy politycy mają coś za uszami, to Putek może im tam wyciągać i w ten sposób może sobie kreować światową rzeczywistość. Putin jest tak naprawdę jedynym prawdziwym walczącym z państwem islamskim, z tych wielkich, prawda? Z takich mniejszych, no to z państwem islamskim faktycznie jeszcze walczą Kurdowie, natomiast Stany Zjednoczone faktycznie ich wspierają poprzez dawanie im broni. Słuchajcie, to nie jest przypadek, że jak się państwo islamskie chwali tym, że rozpierdzieliło Putinowi czoł, to prawie zawsze strzela z dział bezzarzutowych lub systemów dla piechoty, które mają zwalczać piechotę produkcji amerykańskiej. To nie jest przypadek, tak? Do tego jeszcze moim zdaniem Angela Merkel ze szczególnym i UZA, Unia Europejska też wspierają to państwo islamskie, bo w tej hordzie imigrantów pozwalają im tutaj nam sprowadzić bojowników, którzy za chwilę będą robić rozpierdziuchę. To co Turcja robi, to już wiele razy mówiłem we vlogach, nie będę się powtarzał. Putin jako jedyny naprawdę walczy. Okej, może przy okazji też robi bardzo brzydkie rzeczy ludności cywilnej. Pewnie tak, pewnie na pewno tak, pewnie jest zbrodniarzem. Tylko pytanie, kto jest większym zbrodniarzem? Czy ten, który walczy ze zbrodniarzem jednocześnie, bo państwo islamskie jest zbrodniarzem, tak? I pytanie, kto bardziej szkodzi tej ludności cywilnej? Czy naloty Putka, czy państwo islamskie? Przypominam, że po tym, jak Aleppo zostało zdobyte, ludzie wyszli i tańczyli na ulicach. Oczywiście może dlatego, że się dla nich wojna skończyła, ale może również z wielu innych rzeczy. To jest ta kwestia. No i ostatnia, najważniejsza, bo przecież to mówimy o najpotężniejszych ludziach, Putin formalnie jest prezydentem, ale tak naprawdę jest carem. Ten facet nie rządzi. Ten facet panuje. Jako jedyny władza panuje. Inni politycy na świecie, większość polityków na świecie, w tym świecie demokratycznym, muszą lizać cztery litery społeczeństwu, muszą się bać o jakieś takie układy partyjne, no i tak naprawdę tylko zarządzają krajem. Putin nim włada. Rosja to Putin. I dopóki tam nie będzie jakiegoś przewrotu, albo ewentualnie dopóki Putin czegoś naprawdę porządnie nie spierdzieli, to Rosja to Putin. Ludzie są za Putinem i mają w dupie demokrację. I teraz jest pytanie. Wczoraj zrobiłem vloga pod tytułem Top 10 absurdów demokracji w plociuchu o 21. Zachęcam, bardzo dobry vlog.
No, czy ta demokracja jest na rękę, czy ta demokracja jest nie na rękę? Czy brak demokracji wyszedł Rosji na dobre, czy nie? Przecież była demokratyzacja w ramach pierestrojki po upadku komunizmu i do czego to doprowadziło? To trzeba raz do czego doprowadza w tej chwili Rosję. Przypominam, Polska to nie Rosja, a Putin wcale nie musi Polski lubić, wiele wskazuje na to, że nie lubi. W związku z tym przestrzegam przed zachwycaniem się fantastycznością Putina. Ktoś to może... No i tyle. Słuchajcie, drugi na liście najpotężniejszy to jest Donald! Nie Tusk, tylko Trump. Trump. Ale również na ten, słuchajcie, dlaczego, z czego wynika potęga Trumpa? Z czego, że się kurde nie dał? Wszyscy byli przeciw temu facetowi, tak? Praktycznie nikt nie dawał mu szansy na wygraną. No, mówię praktycznie nikt, no bo przy całym szacunku dla Mariusza Maxa Kolonko czy mnie, no bo Max mówił, że on wygra, że powinien wygrać. Ja też coś tam przewidywałem, też go wspierałem. No ale sorry, ale nasze wsparcie, czy nawet 50 takich Mariuszów Maxów Kolonko i 10 tysięcy takich Krzysiów Woźniaków, no to jest nic przy tym, ile on musiał przejść, tak? No, przy całym szacunku dla nas, no to jednak te wielkie stacje typu BBC i tak dalej, to one kreują wizerunek w Stanach Zjednoczonych. Mariusz pewnie mógł przemówić do kilkudziesięciu tysięcy Polaków Stanów Zjednoczonych, a pewnie do kilku tysięcy, nie? To jest kropla w morzu potrzeb. Z tych wielkich takich, którzy mają gigantyczne tuby propagandowe, prawie nikt nie dawał mu szans, nie? Całe szczęście się pomylili. Napierdzielali w niego jak się tylko dało, a facet trwał, dopiął swego i zobaczycie, teraz też się nie da, mimo tego, że brudno grają, mimo tego, że namawiają elektorów do tego, żeby na niego nie głosowali, mimo tego, że urabiają opinię publiczną po to, żeby było przyzwolenie na takie sprzeniewierzenie się zasadom amerykańskiej demokracji i mimo tego, że szykują mu kod USA. Zobaczycie, facet się nie da i oby, tak? Oczywiście będą próbować, będą robić co się tylko da. Niestety ten scenariusz już ze spiskowej teorii, że Clinton coś szykuje i że to szykuje tak, że ona się schowa, a wszyscy inni będą graczami, a dopiero Clinton na końcu przyjedzie na białym koniu niczym alimenciarz, to jest niestety coraz bardziej się sprawdza, ale ja wierzę w Trumpa. Słuchajcie, dlaczego Trump jest jeszcze potężny? Ponieważ może mówić jak jest. Większość polityków może mówić to, na co im pozwolą ich sponsorzy. Bo większość polityków niestety jest umoczona po uszy u tych ludzi, którzy mają kasę, zwłaszcza w amerykańskiej polityce. Nie zbierzesz funduszy na kampanię, gówno, nie masz szans, nie przebijesz się w mediach, nie zatrudnisz dobrych sztabowców, nie zatrudnisz dobrych pracowników, nie masz kasy, nie wygrasz. Sorry, żebyś był najmądrzejszy, najinteligentniejszy, najpiękniejszy, miał najlepszy program wyborczy, a do tego jeszcze był czysty jak łza, co politykom się nie zdarza, ale gdybyś był, nie wygrasz bez hajsu. W związku z tym większość polityków nie ma hajsu. Oni mają pieniądze w takim ujęciu jak my, no bo jak ktoś z nas usłyszy, że ktoś ma milion czy dwa miliony dolarów, o kurde, ile pieniędzy, nie? Ale na politykę w Stanach Zjednoczonych to jest mało. Takie pieniądze to się wydaje na kampanię w przeciągu kilku dni, tygodnia. Te pieniądze są tym paliwem wyborczym. Inni politycy muszą więc lizać cztery litery lobbystom po to, żeby dali im pieniądze na kampanię, a potem muszą się tym lobbystom odwdzięczać, w związku z tym siedzą im w kieszeniach. Trump nie. Trump miał własne pieniądze. No, on zasilał swoją kampanię wyborczą w dużej mierze swoimi własnymi pieniędzmi. Oczywiście, zbierał również, natomiast to nie było na zasadzie takiej, że jak mi nie dasz tych pieniędzy, to umrę. W związku z tym brał, jak dawali, ale nie musi w zamian lizać czterech liter. To jest jego wielka potęga. To jest prawdziwie wolny prezydent Stanów Zjednoczonych od bardzo, bardzo dawna. Może robić co chce, może mówić jak chce, ma gigantyczną władzę. Oczywiście establishment będzie nastawiał przeciwko niemu społeczeństwo, będzie nastawiał przeciwko nim opinię światową, będą mu wyciągać co się tylko da, nawet spełnianie obietnic wyborczych i będą próbowali grać pod impeachment, czyli odwołanie prezydenta jak praktycznie od samego początku. Ale jego potęga z hajsu stoi, tak? Teoretycznie facet ma obie izby kongresu za sobą, prawda? Republikanie mają większość. W praktyce jak to będzie, zobaczy się. On w tej chwili robi Art of the Deal. On w ogóle tam książkę napisał. Sztuka dealu, sztuka dogadania się. Zobaczcie, jak on się ładnie otacza ludźmi odpowiednimi. Jak daje im wolną rękę, daje im trochę władzy. Jak ładnie pogrywa sobie z Obamą, jak ładnie pogrywa z demokratami, jak ładnie pogrywa z establishmentem, w zasadzie taki spoko, no przecież nie zamknę tej Clinton, nie?
Zobaczymy. Może jednak coś z tego wyjdzie. Tam Giuliani coś tam przebąkuje. Zobaczymy jak będzie, tak? I najważniejsze, prawie nikt nie dawał mu szans, a i tak zrobił swoje. Zobaczcie, to jest człowiek, który dopiął swego. Wtedy miał tylko hajs, teraz ma hajs i władzę. Zobaczcie, na ile go stać, ile on jeszcze może pokazać. Trzecia osoba na liście Forbesa to jest Merkel. No i tutaj możecie się przekonać, jak bardzo różnią się liberalne media od Krzysia W. Słuchajcie, rzeczywiście tutaj się zgadzam. Angela Merkel jest to faktyczna przywódczyni Unii Europejskiej. Włada, tak, tylko że właśnie tutaj i na tym się podobieństwa kończą. Słuchajcie, ona ma władzę tak ogromną, że może ją niszczyć, a i tak nikt jej nie odsunie od władzy. Media boją się o niej cokolwiek złego napisać oraz zauważyć skutki jej polityki. Najlepszy przykład Sylwester w Kolonii 2015, prawda? Czy ostatni atak na pasażerkę w metrze. To są wszystko pokłosie tego samego. Tego, że Niemcy moim zdaniem są zastraszeni, niemieckie media są zastraszone, boją się mówić jak jest lub nie mogą mówić jak jest, bo są uwikłane w jakieś kwestie własnościowe. I efekt jest tego taki, że uchodźcy, tak zwani uchodźcy, zaproszeni do Niemiec przez Merkel, którzy przybyli do Niemiec ze złamaniem wszelkich praw międzynarodowych oraz praw Unii Europejskiej. Oni nigdy na terenie Unii Europejskiej nie powinni się byli znaleźć, ponieważ w momencie, w którym przekroczyli granicę z Turcją, byli już w bezpiecznym kraju. Oni byli uchodźcami, gdy znaleźli się na terenie Turcji. I koniec! I tam powinni siedzieć. I co najwyżej my, Unia Europejska, jako ci z hajsem, powinniśmy się dorzucić Turcji, no bo kupę pieniędzy musi na nich wydawać, więc im pomożemy. Ale nie powinniśmy pozwalać na nielegalne przekraczanie granic Unii Europejskiej w Grecji, a potem nie pozwoliliśmy ich, by byli traktowani jak obywatele Schengen i to jakiejś wyższej klasy, bo nawet obywatel Schengen musi mieć dowód osobisty, żeby łazić, bo ktoś go może skontrolować. A tu wszyscy wiedzieli, że oni nie mają prawa łazić po terenie Unii i każdy im pozwalał łazić. A ci, którzy się przeciwstawiali, ci, którzy chcieli praworządności, chcieli prawa, byli nazywani rasistami, ksenofobami, a nie wiem, czy Orbana też nie nazwano nazistą, nie? No. Efekt jest tego tak, jak może nie słyszeliście o tym ataku w metrze berlińskim ostatnio. Była sobie kobieta, około 26 lat, o tym wczoraj było w komentatorze. Była kobieta, 26 lat, schodziła sobie po prostu po schodach do metra i podszedł od niej do tyłu tak zwany imigrant pochodzenia tureckiego i jej przykopał w plery. Przykopał jej w plery tak, że kobieta z 13 stopni poleciała na twarz w dół. Na szczęście zasłoniła twarz, w związku z tym na szczęście rozpierdzieliła sobie tylko rękę i twarz, ale nie złamała kręgosłupa, w związku z tym nie jest kaleką. Wiecie, kto jest ścigany po udostępnieniu tego filmu? Myślicie, że tak zwany imigrant turecki, który działał w warunkach gangu, tam ich było kilku, jeszcze rozwydrzony, szedł z fajką, z otwartym alkoholem? Nie. Człowiek, który wypuścił ten film do sieci, ponieważ on psuje wizerunek imigrantów, a to jest możliwe, ponieważ w Niemczech przeszła taka ustawa, że psujesz wizerunek imigrantów, nawet jak mówisz prawdę, to i tak możesz dostać grzywnę albo pierdel. I to nie jest łamanie zasad demokracji, to nie jest łamanie zasad wolności słowa. To pokazuje siłę Angeli Merkel. Ona w tym momencie zgodnie z prawem, właśnie, śmiem twierdzić, że nie wiem jak to zabrzmi, bo nie chcę za bardzo oberwać, ale chciałbym powiedzieć, że Hitler też doszedł demokratycznie do władzy i on też działał zgodnie z prawem, z chorym prawem, które Niemcy ustalali i oni, no i tyle. To pokazuje, jak bardzo Angela Merkel jest silna. Angela Merkel kłamie co chwilę i żadne medium nie ma odwagi, żeby jej to wyciągnąć poza takimi małymi mediami właśnie jak Krzysiu Woźniak czy jakieś małe strony internetowe. Nikt jej nie wyciąga, wszyscy się boją. Robi deale z Putinem. Ona może. Przypominam, no Nord Stream 2, mówiłem już o nim przy okazji Putina, ale dalej, mój komentator numer 494, Merkel zwalcza imigrantów, znak zapytania, o co chodzi? Zakaz noszenia burek, zakaz kasy, no totalna hipokryzja, prawda? Najpierw ich tutaj zaprosiła, pozwoliła im zrobić bydło, a teraz uważa, że nagle oni zostali zrzuceni jak ze stonka, sami się wzięli, będzie ich teraz zwalczać, oczywiście tylko na pokaz, tylko dlatego, że ma wybory, a potem dalej pozwoli im robić co chcą. Cytat z Forbesa.
Cytat z Forbesa. W 2007 roku Merkel ponownie będzie walczyć o władzę w kraju. Prawda. Wyzwania, które przed nią stoją, to przede wszystkim utrzymanie jednolitego europejskiego frontu w kontekście Brexitu. Czyli tak naprawdę mój komentarz do tego, czyli zebrania Unii Europejskiej, żeby tak dopierdzielić Wielkiej Brytanii, żeby żaden kraj nie odważył się już im postawić i wyjść. Tak naprawdę do tego to się sprowadza. Politycy unijni wprost mówią, że Wielkiej Brytanii trzeba dopierdzielić, żeby oni na tym wyszli jak najgorzej, czyli jako przykład dla innych nie próbujcie tego robić. Lecimy dalej. Równoważnie rosnących rosyjskich wpływów na kontynencie, no równoważenie rosyjskich wpływów na kontynencie, no w ten sposób ona je równoważy, że robi deal z Putinem. I rozwiązywanie problema miliona imigrantów. Po pierwsze to fajnie, że powiedzieli imigrantów, a nie uchodźców. Strasznie fajnie, że już mówią, że to są imigranci, a nie uchodźcy. Ale po pierwsze to nie miliona, tylko do co najmniej kilku miesięcy. I tutaj jest kolejne zdanie. Którzy w ostatnich latach przybyli do Niemiec. Nie kurde przybyli, tylko zostali ściągnięci przez Angelę Merkel. Gdyby Angela Merkel najpierw nie powiedziała chodźcie tu, potem nie obiecywała socjalu, a na końcu niczym nazistka nie gnoiła wszystkich, którzy próbowali się temu sprzeciwić z Orbanem na czele, to ich by tutaj nie było. Bo nie. Także sama ściągnęła problem, a teraz zapomnijmy, że to jej problem i będzie Merkel na wielkim białym koniu, niczym Brunhilda, przyjdzie i zrobi porządek. No nie, kurde, no nie. Tego nie wolno zapominać. Widzicie, jakie mam zasadnicze różnice i koniecznie kolejny punkt może zastraszać inne kraje unijne, gdyż ma niesamowity wpływ na Unię. De facto rządzi nią. Na przykład obcinanie funduszy, robienie pod górkę. To, co w tej chwili jest robione Polsce i Polakom. Wpiszcie sobie Unia, bo nie było na ten temat komentatora, wpiszcie sobie w Google Unia straszy Polskę. Po raz kolejny, już pomijając te moje komentatory jeszcze sprzed półtora roku, o tym jak Scholz zastraszał Polskę, jak nam groził, jak mówił o interwencjach i tych innych takich rzeczy. Scholz to jest przecież Niemiec, to jest jej kompan, prawda? Jaką ona ma władzę? Każdy inny zostałby już okrzyknięty jakimś dyktatorem, łamiącym wolność słowa, łamiącym władzę w mediach. Ona może. To pokazuje, jaką ma władzę. To jest praktycznie przywódca absolutny, który udaje demokratę. Moim zdaniem tak jest. No ale to jest tylko moje zdanie. Słuchajcie, czwarta rty na liście najpotężniejszych jest Xi Jinping, jest to prezydent Chin. Z czego bierze się jego potęga? Z tego, że jest prezydentem Chin. A Chiny to prawdopodobnie największe mocarstwo na świecie. Może zdestabilizować praktycznie każdy kraj, żądając wprost zwrotu pożyczki, którą Chiny udzieliły, lub destabilizując kraje większe, od których te mniejsze są zależne, lub wpływając na globalne waluty. Prawie cała fizyczna produkcja krajów Zachodu jest w Chinach. Dobra, może nie prawie cała, może znakomita większość. Czyli w tym momencie, jeżeli Chińczycy coś zrobią, że zostanie zaprzestana produkcja na terenie Chin, to w Europie, na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych będzie problem, nie? Bo nagle się okaże, że my mamy wielkie firmy obuwnicze, tyle tylko, że my je tylko projektujemy, a robią je w Chinach. I dupa, kurde, nie będziemy mieli butów, to samo z ciuchami. Cała masa towarów pochodzi z Chin. Wystarczy, że się zjara w cudzysłowie, kilka fabryk lub oni podniosą płace i dupa, naprawdę dupa, on ma taką władzę, tak? Do tego ma megaliczną, silną i nowoczesną armię. Tutaj przypominam filmy z cyklu Plociuch. Plociuch 253, chiński karabin laserowy. Już jest, tak! Już w styczniu 2016 roku informowałem o tym, że Chińczycy zrobili sobie karabin laserowy. Tak trochę a propos tego, że właśnie Gwiezdne Wojny wchodzą do kina, nie? Oni też tam, zdaje się, mają karabiny laserowe. Chińczycy też mają. No tym się nie mówi, bo nam się mówi, że najnowocześniejszą armią świata jest amerykańska, ewentualnie izraelska. Najpotężniejsza amerykańska. Nie. Chińczycy już mają coraz więcej nowoczesnej technologii, prawda? Do tego jeszcze plociu pod tytułem Chiny opracowały aktywny stealth. Z 18 listopada 2015 roku. Aktywny stealth. Nie pasywny, jak mają Amerykanie, tylko aktywny. Czy to nie jest przewaga technologiczna? Jest jak cholera. I o tym wszystkim oni nam mówią. To przechodzi do... Oni to informują. W związku z tym ja o tym wiem, bo przypominam, że się zawsze na źródła powołuję w tych filmach, w opisach są źródła. Ja tego nie wysłałem sobie z palca. Ja tylko komentuję, że
Chińczycy mają już technologie, których nie mają Amerykanie. Może ich armia nie jest ogólnie nowocześniejsza od Chin, od amerykańskiej, chińska od amerykańskiej, ale jest coraz bardziej nowocześniejsza i jest nowoczesna. I pytanie, co Chińczycy mają, a czego nie mówią, tak? W Chinach nie ma demokracji, więc nie musi się martwić, prawda? Dobra, słuchajcie, przyspieszamy, bo to dopiero była czwarta osoba, teraz piąty. Ale dalej będzie krócej, bo dalej będą mniej wyraziste postacie. Piąty na liście to jest papież Franciszek. No, to jest de facto formalny taki duchowy przywódca katolików. Katolików jest 1,3 miliarda na całym świecie. No, kupa władzy poprzez oddziaływanie na serca, umysły, sumienia katolików, ale również kasa. Kasa, kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Przypominam, że że w kościele jest tak zwane działkowanie się do góry. I jak rzucacie na tacę w jakimś kościele, no to proboszcz musi odpalić działę z tej, niecałe te pieniądze zostają w parafii. Nie wiem, czy ksiądz z czego ma wypłaconą pensję, ale on również ma jakieś tam swoje pieniądze. Nie wiem, czy to jest tacy, nieważne. Ale to, co wiem na pewno, to, że część tacy idzie do góry, do diecezji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest takie działkowanie się do góry, aż do po prostu stolicy Piotrowej, czyli Watykan dostaje część z każdej złotówki, którą rzucasz na tacę. 1,3 miliarda katolików, Jest po prostu z czego brać kasę. Facet dysponuje gigantycznym budżetem, dysponuje również, jest formalną głową organizacji, która jest nazywana najstarszą mafią świata. I to nie jest przesadzone, ponieważ Kościół katolicki, czy księża, biskupi, właśnie Kościół poprzez swoich hierarchów, czy swoich członków, jeśli chodzi nie o Kościół, tak jak Jezus powiedział, czyli ludzie modlący się do Boga razem, to jest Kościół, czyli tylko Kościół w sensie hierarchicznym, no to Kościół hierarchiczny poprzez członków Kościoła hierarchicznego może oddziaływać na co się tylko da, tak? Może się wpierdzielać w politykę, może przez różne organizacje podburzać ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijmy, że Kościół katolicki chciał nam wpierdzielić do Polski imigrantów poprzez tak zwane korytarze humanitarne. I zobaczcie, nikomu nie udało się do Polski sprowadzić imigrantów, ponieważ był wielki wrzask, wielki jazgot i nie chcemy tych ludzi tutaj w Polsce. No, za wyjątkiem Miriam Shadid, tylko że Miriam to sprowadziła chrześcijan, to jest zupełnie co innego, prawda? Natomiast poza tym żadnej organizacji się nie udało sprowadzić, bo był wielki jazgot. Natomiast jak zdaje się Caritas powiedział, że będzie robił korytarz humanitarny do Polski, że będzie tutaj bezpośrednio nam sprowadzał tak zwanych uchodźców, bardzo mało ludzi miało jaja, żeby się zbuntować. Że jest to wbrew temu, co chcą Polacy, jest to wbrew temu, co chce rząd. No bo to Kościół, nie? No, a papież Franciszek tym wszystkim rządzi. To pokazuje, jakim jest mocnym, po prostu jakim jest potężnym człowiekiem. Z racji funkcji jest uznawany za dobrego człowieka i z automatu to, co powie, jest brane za dobrą monetę. Po prostu to jest Ojciec Święty, tak się mówi. Inna sprawa, że w Piśmie Świętym zdaje się jest coś powiedziane, że ojcem to się chyba powinno tylko Boga nazywać i tego Ojca prawdziwego, że generalnie innych osób się tak nie powinno, no ale pies tył, nie? To jest tylko nazewnictwo. Papież Franciszek coś powie, od razu, no przecież to papież powiedział, prawda? Dysponuje gigantycznymi pieniędzmi. Bank Watykański. Pieniądze rządzą światem, bankierzy, finansiści rządzą światem, a Bank Watykański jest jedną z najpotężniejszych instytucji finansowych, a papież Franciszek ma nad nią władzę, tak? Ma za sobą media. Niezależnie od tego, co zrobi. Zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe, że o ile poprzedni papieże raczej mediów za sobą nie mieli, no Jan Paweł II polskie media miał, ponieważ Polacy kochali Jana Pawła II, natomiast generalnie na świecie papieże mieli słabe media. Franciszek ma fantastyczne media. Nawet jeżeli Franciszek porówna ISIS, czyli państwo islamskie, do Jezusa i apostołów, co jest taką abominacją, że jakby to powiedział taki normalny, zwykły człowiek, to by go chyba ukrzyżowano za po prostu jakąś niesamowitą herezję, w sensie potocznym oczywiście wygłoszoną. Jak można porównać państwo islamskie, które chce się rozprzestrzenić na cały świat bombami, mordowaniem i narzucaniem czegoś siłą, do Jezusa i apostołów, którzy chodzili i próbowali nawracać miłością. I zdaje się, nikogo nie zamordowali, nie? No, jak można? To każdego innego po prostu za powiedzenie czegoś takiego by ukrzyżowano. Franciszkowi przeszło. Nawet się ludzie zaczęli zastanawiać w mediach mainstreamowych,
Czy czasem facet nie miał racji? Mówiłem o tym we vlogu. Komentator numer 326. Papież porównał państwo islamskie do Jezusa i jego uczniów. Cytat. Dokonał osobistej misji przekształcenia wizerunku konserwatywnego kościoła katolickiego. W listopadzie 2016 roku zalecił kapłanom, by rozgrzeszali kobiety z aborcji. Nieustannie, czyli wiecie, ja oczywiście generalnie uważam, że powinno się potępiać grzech, a nie grzesznika. Ale czy takie, czy to nie jest jednocześnie przyzwolenie na aborcję? Ja tutaj też jakby nie potępiam kobiet, które dokonały aborcji, żeby nie było nie było. Tylko czy jeżeli papież z jednej strony mówi, że Europa wymiera i że mamy coraz mniej obywateli, a z drugiej strony daje zielone światełko na aborcję, czy czasem nie przyczynia się też trochę do tego wymarcia Europy? Jest to ciekawe, prawda? Ale mówię, kompletnie się odcina w tym momencie od kwestii aborcji. Nieustannie naciska na rozwiązywanie problemów uchodźców i prześladowań mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie. Tak, zgadza się. Rozwiązywanie problemów tak zwanych uchodźców. Oczywiście, uchodźcy są dla Franciszka najważniejsi. To są jego drogi ciuci. Brakuje jeszcze tylko memów niczym z Angelą Merkel, że Angela Merkel wychodzi spod schodu i mówi psst, a chcesz może imigranta do tego? To się zgadza. I prześladowań mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie. No, ja jakoś tego tak za bardzo nie zauważyłem, no bo mniejszości religijne na Bliskim Wschodzie to są głównie właśnie chrześcijanie. Jakoś nie pamiętam, żeby Franciszek się coś ostatnio ujmował za chrześcijanami, tylko raczej się ujmował właśnie jako imigranci i nawet trochę kochani muzułmanie. Niemniej jednak potężną osobą jest. Kolejna osoba to jest Jeff Yellen, to jest szefowa, Janet Yellen. Wybaczcie, tutaj oczywiście spoglądam sobie na notatki i tyle. Źle przeczytałem. Janet Yellen to jest szefowa Fed. Fed to jest Federalna Rezerwa Stanów Zjednoczonych, czy też Rezerwa Federalna. Częściej się podaje w takim układzie jako Rezerwa Federalna. No, pieniądz rządzi światem, tak? O tym mówiłem w analogowym vlogu jeszcze dawno, dawno, dawno temu. Kto tak naprawdę rządzi światem? Finansiści, bo finansiści mają kasę, finansiści rządzą kasą, a kasa rządzi światem. No to właśnie tutaj, pieniądz rządzi światem, pieniędzmi rządzą finansiści, a ona jest uznawana za najbardziej wpływową finansistkę na świecie. I chyba tyle, nie? Kolejny na liście najpotężniejszych Forbesa jest Bill Gates. Bill Gates jest najbogatszym człowiekiem na świecie. No to przy okazji z Trumpa mówiliśmy, jak to pieniądz się przechodzi na potęgę, tak? Zresztą nawet u górze przy Janet Yellen mówiłem o tym, że pieniądz rządzi światem, tak? Do tego jeszcze Bill Gates ma możliwość wpływania na kwestie polityczno-światopoglądowe. Ma fundację Billa i Melindy Gatesów, dzięki której może subtelnie wpływać na losy świata. Działa głównie w krajach rozwijających się, czyli tam, gdzie najłatwiej sobie podziałać, chce minimalizować liczbę zachorowań na polio i malarię. Czyli działa w biznesie szczepionkowym, takim ostatnio bardzo mocno kontrowersyjnym. Ruch Stop NOP, czyli niekorzystny odczyn poszczepienny, jest coraz bardziej w siłę, że około 5% Polaków nie szczepi swoich dzieci, bo zauważa niekorzystne korelacje między niektórymi szczepionkami a chorobami, które wystąpiły u dzieci. Tam sobie działa najbogatszy człowiek na świecie. No i ostatnie, nie wierzę w to, że Bill Gates utracił całkowicie wpływ na Microsoft. No na pewno coś tam jeszcze wpływu ma. Na Windows 10 jest to idealne narzędzie szpiegowskie. Mówiłem o tym w komentatorze. Vlog się nazywał Windows 10 totalna inwigilacja przez Microsoft. Na miniaturce jest napisane Windows 10 szpieguje, wykrzyknik, lipiec 2015. Tak, Windows 10 szpieguje. Windows 10 szpieguje. Windows 10 wie lepiej od ciebie, czego ty chcesz. I Windows 10 sprawia, że Microsoft może wiedzieć o tobie bardzo, bardzo dużo. Czasem nawet więcej niż ty. Czy to nie jest potęga? Kolejna osoba to jest Larry Page. Larry Page jest to prezes Alphabetu i współzałożyciel największej wyszukiwarki na świecie, prawda? Od roku zarządza Alphabet. I teraz, żebyście zrozumieli, jak bardzo zarządzanie Alphabet wpływa na potęgę. W skład Alphabetu wchodzi Google,
Google X. Google X to są laboratoria technologiczne. Calico, spółka biotechnologiczna, oraz Google Ventures, fundusz inwestycyjny. Słuchajcie, mówi się, że informacja, media rządzą światem, prawda? W tej chwili internet jest coraz większą częścią mediów. Mając Google i mając Facebooka, tak naprawdę rządzisz internetem. Ponieważ Google to jest również YouTube, a Google, czyli YouTube sam w sobie już jest niesamowitym medium. Zobaczcie, tutaj padł Mariusz Max Kolonko. Ten facet ma tyle wyświetleń na filmach, co główne wydania wiadomości. I teraz tak, kto jest, czy faceta, który ma tyle wyświetleń na filmach, co główne wydanie wiadomości, nie można nazwać na równoznacznym medium z głównym wydaniem wiadomości? Można jak cholera, nie? Na świecie takich Mariuszów, Maxów, Kolonków jest od groma i mają dużo większe zasięgi. I jest ich dużo. To samo pokazuje, jakim gigantycznym medium jest YouTube. I teraz tak, YouTube, co pokazał ostatnio PewDiePie, może na pstryk rozpierdzielić jakiegoś YouTubera lub go wypromować, tak? Ja nie mówię, że on to robi, ale sam YouTube poprzez kreowanie odpowiednich ludzi może wpływać na to, co myślą ludzie. Po prostu wystarczy rozpierdzielić wszystkich niewygodnych i wstawić tam takich, którzy będą mówić zgodnie z poprawnością polityczną. Zobaczcie, faktycznie YouTube to robi. Jeśli mówisz treści niepoprawne politycznie, wyłączy ci monetyzację. Ja i tak nagrywam, bo dla mnie pieniądz jest ważny, ale nie najważniejszy. Na części filmów nie zarabiam, ale na tych, na których mi włączą monetyzację, zarabiam, tak? Ale są tacy, którzy by w ogóle nie nagrywali tych filmów, na których nie zarabiają, bo według nich to jest niepotrzebne, tak? Do tego jeszcze kwestia, którą wiele razy powtarzałem. Sprawdź w tej chwili, czy mnie subskrybujesz. Oczywiście, jeśli masz ochotę mnie subskrybować. A dlaczego cię o to proszę? Bo tak się zdarza, że YouTube odsubskrybowuje YouTuberów ludziom. I jest taka akcja, że ludzie do mnie piszą w mailach: Krzyśku, kurde, co ty nie nagrywasz nic od miesiąca? Nie, no nagrywam cały czas, no regularnie, po dwa filmy dziennie i heheszek rano. Trzeci. Krzyśku, ale od kilku tygodni nie wyświetlił mi się żaden film w Subboxie. Myślałem, że nie nagrywasz. To sprawdź, czy mnie dalej subskrybujesz. O kurde, nie subskrybuję cię. I przy okazji, jak będziesz mnie od nowa subskrybował, to sprawdź sobie tam przed filmem, masz taki ptaszek, że subskrybujesz i masz taki dzwoneczek. Kliknij tam też ten dzwoneczek i zaptaszkuj, że chcesz dostawać powiadomienia. To zwiększa szansę, że będziesz dostawał ode mnie wiadomości. Ale suba możesz mnie odsubskrybować bez swojej wiedzy. YouTube może tobie mnie odsubskrybować, także sprawdź sobie. I to jest sam YouTube, nie? Do tego jeszcze dochodzi Google. Google, który może rozpierdzielić każde medium internetowe. Wystarczy, że przestanie wyskakiwać w wynikach wyszukiwania. I po tygodniu, dwóch, trzech ludzie się odłuczą, żeby wchodzić same z siebie z ręki na ten portal i sprawdzać, co on tam ma. Nie będzie się wyświetlał w Google? Nie istnieje. Został już tylko Facebook. Oczywiście Zuckerberg również jest na liście. To jest sam Google. Do tego Google X, laboratorium technologiczne. No, nowoczesne technologie, chyba nie muszę lepiej tłumaczyć. Calico, spółka biotechnologiczna, czyli na przykład no, wszelkie kwestie z inżynierią genetyczną, rozumiem, że również GMO, medycyna, bardzo poważna rzecz. I Google Ventures, fundusz inwestycyjny, która sprawia, że jeżeli coś na świecie pojawia się takiego, że Google chce to mieć, to Google może to sobie kupić. I w ten sposób rośnie coraz bardziej w siłę. Dalej. Narendra Modi, jest to premier Indii. Premier Indii jest silny, ponieważ Indie są silne. Ten kraj ma ponad miliard obywateli. Słuchajcie, ponad miliard. Polaków jest formalnie 38 milionów. Naprawdę pewnie w nie mniej, bo wyemigrowali, nie? A tam jest ich ponad miliard. Dlatego jeszcze jest niesamowicie lubiany. W związku z tym ma za sobą, można powiedzieć, miliardowy kraj, który go popiera. Nawet po tym, jak wycofał dwa najpopularniejsze nominały banknotów, przez co ludzie mieli problemy, się wkurzyli, to nie wkurzyli się na niego. Nie było jakichś masowych protestów przeciwko niemu, tylko wkurzyli, jakoś to przeżyli. W Polsce? W Polsce by zajumali typa. Kolejny człowiek, o którym już mówiłem, Mark Zuckerberg. Prezes Facebooka. Trzeci do spółki z tym, jak z tych, najważniejszych witryn internetowych, prawda? No. Ostatnio przecież było bardzo dużo o tym, jak Facebook manipuluje. Jak Facebook na przykład zgadza się na Mistrzostwa Polski w szkalowaniu papieża i zgadza się na szkalowanie chrześcijan, na mówienie brzydko Jezusie, na mówienie, że chrześcijanie tacy, owacy, sracy. Powiesz cokolwiek o muzułmanach?
kasacja konta. Trochę się uspokoili po tym, jak Miriam, jak odstawili numer z Miriam Shadid. Może pamiętacie. Muzułmanin wyzywał Miriam Shadid, mówił, że ją będzie gwałcił, zrobi z niej dziwkę, że ją zabije, nie? Chyba zabije, tak ostatnio nie jestem pewny. Ale że na pewno ją wywiezie do swojego kraju. Miriam się broniła, udostępniła to, zbanowali jej konto. Potem zrobiła się gigantyczna nagonka w mediów, więc jej odbanowali, nie? Natomiast i trochę się potem uspokoili, ale tylko trochę, nadal banują. Ja cały czas tracę subskrypcje, tylko tracę followersów na fanpage'u wideoprezentacji. Bo to, co YouTube robi trochę, że co jakiś czas kogoś odsubskrybuje, to Facebook robi na potęgę. Więc zajrzyj na mój fanpage wideoprezentacji, sprawdź, czy go lajkujesz, jeżeli masz ochotę te lajkować. Bo coraz to mam nowe lajki i coraz to też ludzie mi piszą, o kurde, Krzyśku, przestałem cię lajkować, nie? I o tyle jeszcze, jak mnie nie subskrybujesz, to co jakiś czas może ci wyskoczyć mój film, bo ci się pojawi w promowanych po tematach, o tyle jak nie lajkujesz fanpage'a, to dupa, to już nic ci z tego nie wyjdzie. No, dlatego jeszcze Facebook to idealne narzędzie infiltracyjne. To jest oraz tuba informacyjna, tak? No, o tym, że tuba informacyjna już mówiłem, jakie narzędzie, informacyjne. Słuchajcie, wiecie o tym zapewne, że jak będziecie mieli włączoną aplikację Facebooka, o tym był vlog. Słuchajcie, o tym był vlog, oni się do tego przyznali. Oni normalnie szpiegują ludzi, wykorzystują kwestie związane z nagrywaniem nas. Oni nas nagrywają, przyznali się do tego, po to, żeby nam lepiej dobrać reklamy. Czyli jak na przykład będziesz miał włączony telefon z aplikacją Facebooka, zaczniesz gadać o wakacjach, o samolotach, o Egipcie, zaczną się wyświetlać reklamy biur podróży. Oni się przyznają, że to robią, że nas podsłuchują tylko do celów reklamowych. No bo każdy, kto nas podsłuchuje do celów lub współpracy ze służbami, się do tego przyzna, nie? Każdy. Totalnie każdy. Oczywiście nie twierdzę, że kłamią. Ale dlaczego nikt tego nie sprawdził? To pokazuje, że Facebook robi co chce. Czyli prezes Facebooka, który jest tam niepodzielnym władcą, jest prezesem firmy, która robi co chce, więc też robi co chce. Do końca 2020 roku Mark Zuckerberg ma zainwestować 3 miliardy dolarów w badania medyczne, czyli wchodzi w kolejny gigantyczny biznes. Informacyjny, czyli władanie umysłami ludzi, oraz do tego każdy choruje, nie? W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio ludzie głównie chorują i prawie nigdy nie udaje się ich wyleczyć, tylko leczyć i z tego są pieniądze, nie? Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego. Kasa. Będę teraz się streszczał, bo jest tych ludzi coraz więcej, a coraz mniej czasu. Li Keqiang, to jest premier Chin. Czyli drugi po prezydencie Chin, czyli jest po prostu Miedwiediewem Xi Jinpinga, tak? Bo się tak ma do Xi Jinpinga, jak Miedwiediew do Putina. No tego jest odpowiedzialny za prywatyzację. A co to jest prywatyzacja w komunizmie? No to jest uwłaszczenie. W momencie, w którym kraj komunistyczny chce przejść na gospodarkę kapitalistyczną, robi prywatyzację i przy okazji uwłaszcza tak zwanych oligarchów. Tak było w każdym kraju komunistycznym, który przeszedł na kapitalizm. Mówi nam się, że w Polsce tego nie było, ale zauważcie, ile po 89 nagle powstało fortun. Tak z niczego, że koleś nagle pożyczył od ojca, od teścia Ubeka 1 000 000 złotych czy 1 000 000 dolarów, założył sobie telewizję czy coś takiego, nie? Albo ile przy prywatyzacjach było wałów, że doprowadzano firmy do ruiny i potem je przejmowano za grosze. O, to facet odpowiada tak naprawdę za uwłaszczenie swoich. Hajs. Lecimy dalej. Theresa May, premier Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania wciąż jest bardzo ważnym krajem. Bardzo mocno straciła na znaczeniu, ale cały czas jest ważna. Ma kasę, pieniądze i wpływy. Wielka Brytania umiała postawić się Unii. To jest pierwszy kraj od bardzo dawna, który postawił się Unii. W tej chwili jest na wojnie z Unią Europejską. Ponieważ Unia Europejska będzie chciała dopierdzielić jak się tylko da. W momencie, w którym Brytyjczycy sobie nie dadzą dopierdzielić, pokażą całemu światu, można wyjść z Unii Europejskiej i nie mieć problemów. Unia nie umie dopierdzielić nawet separatystom. No bo to jest de facto oddzielający się od Unii, nie? No. Do tego jeszcze Wielka Brytania sprzeciwiła się napływowi imigrantów do Wielkiej Brytanii. Jako jedyna z wielkich. Faktycznie oznacza to sprzeciwienie się islamizacji Europy.
Ona sobie tą Wielką Brytanią rządzi. Jeff Bezos, prezes Amazona, ma majątek, który jest wart około 66 miliardów dolarów. Do tego widać, że facetowi dobrze idzie, bo przez ostatnie 14 miesięcy zarobił 20 miliardów, więc bardzo szybko mu ten majątek się wzrasta. Amazon jest uważany za najcenniejszą markę branży, a handel jest bardzo ważną branżą. Ten, kto monopolizuje handel, ten monopolizuje wpływ na dostawców, prawda? Od ciebie kupię, od ciebie nie kupię. Ty zbankrutujesz, ty nie. Tobie dobrze zapłacę, ty się będziesz rozwijał. Tobie zapłacę gorzej, będziesz cienko przędł, nie? To jest taki wielki, gigantyczny, globalno-zachodni supermarket. My próbujemy walczyć z hipermarketami, no hipermarkety mogą rozpierdzielać nam gospodarkę. Jakiś hipermarket dobrze traktuje dostawcę, dostawca kwitnie. Źle traktuje je dostawcę, dostawca może nawet zbankrutować. To jest wielki, globalny. On to może robić globalnie. Oczywiście tam jeszcze są AliExpressy i inne tego typu rzeczy. Nie jest jedyny, ale tak samo w Polsce przecież nie jest jedyny hipermarket. A jeden hipermarket, który źle traktuje jednego dostawcę, może go rozpierdzielić. Lecimy dalej. Firma stawia na innowacje, co jest bardzo ważne, więc będzie się dobrze rozwijać. Na przykład w tej chwili ma taki projekt, żeby z centrum przeładunkowych rozwozić, w zasadzie rozlatywać paczki dronami. No, oraz oczywiście stawia na ekspansję. Amazon jest wart około 100 miliardów dolarów. Kolejna osoba to jest Warren Buffett. Ekonomista, inwestor giełdowy, przedsiębiorca, ostatnio filantrop. Filantropia, jak to pokazał Rockefeller, bardzo dobrym jest narzędziem do wpływania na politykę. Fundacja Rockefellera robi bardzo dużo, niestety również złych rzeczy, dzięki temu, że formalnie robi dobrze, tak? Jeden z najbogatszych ludzi na świecie. 74 miliardy dolarów. Jego firma Berkshire Hathaway jest to firma, która po prostu ma. Jest to właściciel, firma właściciel. Zajmuje się ona nadzorowaniem i zarządzaniem spółkami zależnymi oraz ubezpieczeniami. Czyli po prostu bierze od ciebie pieniądze w zamian za to, że ci da pieniądze. Czyli po prostu ma pieniądze, więc robi pieniądze. Kolejna osoba to jest Salman bin Abdul Aziz Al Asud. Jest to król Arabii Saudyjskiej. Kontroluje około 20% światowych rezerw ropy naftowej. Ropa naftowa jest bardzo, bardzo ważna, ponieważ jest potrzebna w praktycznie każdemu krajowi do transportu. Jest, można powiedzieć, że ropa naftowa to jest taka krew gospodarki, ponieważ bez ropy naftowej nie ma transportu, a bez transportu dupa, nie ma handlu. Do tego jeszcze ropa jest konieczna do wojny, bo co prawda dużo tam w tej chwili obiektów jest poruszane przy użyciu reaktorów atomowych, na przykład wielkie lotniskowce atomowe, czy atomowe okręty podwodne. Niemniej jednak bardzo dużo jest też zasilane pochodną ropy naftowej, prawda? Na przykład mazutem. W związku z tym to jest ważne. Oni mają 20% światowej ropy naftowej. Jak obniżą ceny, to Putin będzie musiał zagłodzić swoich własnych obywateli. Tak też pokazuje, jak bardzo są ważni dla Stanów Zjednoczonych geopolitycznie. Dzięki temu Arabia Saudyjska, a więc jej król, może robić co chce. Arabia Saudyjska jest bezpieczna, nawet mimo podejrzeń i oskarżeń o wspieranie terrorystów. Tam sobie zobaczcie, kim był Osama Bin Laden, generalnie kto finansuje ISIS i tak dalej, i tak dalej. Trochę do Arabii Saudyjskiej nitek prowadzi. Generalnie kraj totalnie niedemokratyczny, a jeszcze im Amerykanie demokracji na bombach nie przywieźli. Kolejna osoba, Carlos Slim Helu, jest to założyciel America Mobil, firmy telekomunikacyjnej kontrolującej znaczną część meksykańskiego rynku telekomunikacyjnego. Może więc robić bardzo przykre psikusy Trumpowi, ponieważ rynek telekomunikacyjny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście Trumpa nie cierpię, bo po tym jak Trump doszedł do władzy, stracił 5 miliardów dolarów. Samego faktu, że Trump doszedł do władzy. Kolejna osoba to jest Ali Khamenei. Jest to faktyczny przywódca Iranu. Formalnie facet jest duchowym przywódcą Iranu. Niemniej jednak to jest na tej zasadzie, że to jest trochę taki ichny Kaczyński. Że duchowy przywódca musi po prostu wszystko zatwierdzić. Nawet jeżeli jest to
kwestia typowo cywilna, to on musiał zaakceptować porozumienie nuklearne. Iran ma zawieszone sankcje dzięki temu porozumieniu nuklearnemu, wraca do gry na arenie międzynarodowej. Kolejna osoba to jest Jamie Dimon, jest prezesem banku JP Morgan, miał propozycję od Trumpa, został z ochrania sekretarzem stanu, nie przyjął, ale to pokazuje, jakie ma układy. JP Morgan po tym, jak tylko dostał jego prezes propozycję współpracy od Trumpa, wzrósł o 20%. To znaczy, że ludzie, inwestorzy uważają, że dzięki temu, że facet jest w dobrych stosunkach z Trumpem, to ten bank będzie bardzo dobrze. No i ostatni na liście top 20 jest to Benjamin Netanyahu, premier Izraela, faktyczny władca Izraela, ponieważ obecnie nie sponsoruje, tylko sprawuje czwartą kadencję. Jego moc płynie z tego, że jest Izraelczykiem, a więc również jest Żydem i z mocy samego Izraela. Izrael robi takie rzeczy, za które każdy inny kraj miałby już dawno amerykańską interwencję i demokrację spadającą z nieba jako bomby. Chociażby to, co oni wyprawiają z Palestyńczykami. Przecież oni tych Palestyńczyków traktują, oni nam de facto Holokaust robią. Tam są takie akcje, że ofiary nazistów zaczynają się sami zachowywać jak naziści. I świat nic z tym nie robi, bo to jest Izrael. Ponieważ Ameryka za nimi stoi i jeszcze ich wspiera. Zamiast im dać demokrację. I to jest tyle, moi kochani. Ponieważ vlog miał prawie godzinę, chciałbym wiedzieć, czy dotrwaliście do końca. Jeżeli dotrwaliście, chciałbym, żebyście mi napisali rozpakowana paczka chusteczek w komentarzu. Dzięki temu będę wiedział, że dotrwaliście i będę wiedział, że robienie takich długich vlogów ma sens. Jeżeli uważasz w ogóle, że to, żeby ludzie oglądali ten vlog, ma sens, to bardzo proszę, żebyś mi dał lajka i obejrzał jakieś moje vlogi w playlistach. Po prostu oglądał vlogi w playlistach, tak, na które masz oczywiście ochotę, bo komentarze, lajki i vlogi oglądane w playlistach bardzo mocno liczą się do pozycjonowania. A im vlog jest lepiej wypozycjonowany, tym częściej pojawia się z prawej strony i tym większa szansa jest, że się pojawi komuś w subboxie. Bardzo dużo właśnie tutaj mówiłem o ograniczeniu dostępu i tak dalej. Jeżeli chcesz, żeby ten vlog i inne moje vlogi mogły docierać jak największej liczby ludzi, pomóż. Napisz mi coś miłego w komentarzu. Daj łapkę w górę. A gdy oglądasz moje vlogi, rób to w playliście. To nie musi być moja playlista, to może być twoja playlista. Możesz sobie założyć playlistę pod tytułem Filmy Krzysia czy Filmy z Wideoprezentacje, dodawać tam filmik jak tylko się pojawi i oglądać go w swojej własnej playliście. To będzie działało. 4 razy lepiej do pozycjonowania, niż jakbyś obejrzał normalnie. Tylko pamiętaj, żeby oglądać całe, bo całe filmy oglądane w playlistach liczą się do pozycjonowania. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa!